Raczej częściej w internecie spotykamy się z sytuacjami, gdy ktoś gra lepszego niż w rzeczywistości, a nie na odwrót. Mnóstwo osób, w myśl znanego internetowego przysłowia, kozak w necie, w świecie, chce sobie metaforycznie przedłużyć swoje przyrodzenie, co nie jest szczególnie trudne, zważywszy na fakt, jak łatwo pozostać w sieci względnie anonimowym. Ale okazuje się, że w grach online przyodziewanie skóry kogoś mniej doświadczonego może być całkiem lukratywną metodą do osiągania określonych celów. Kiedy prosi, udają noobów. Dzisiaj przyjrzymy się temu zagadnieniu. Charlie Zelenow, człowiek, który zyskał potwornie złą sławę, piorąc na kwaśne jabłko albo totalnych amatorów boksu, albo takich, którzy rękawice widzieli na oczy pierwszy raz niedługo przed otrzymaniem pierwszego ciosu na szczękę. Charlie miał swoją sprawdzoną metodę, proponował ludziom w różnych miejscach luźny sparring, a całość nagrywał. Szybko okazywało się jednak, że sparring nie był ani luźny, ani nawet nie był sparingiem, a zwykłą próbą pobicia swojej ofiary, wiedząc, że nie ma absolutnie żadnych szans. Po zyskaniu tak złej sławy, że można byłoby ją w zasadzie nazwać wprost nienawiścią, sprawiedliwości stała się zadość. Charlie dostał porządnie w czambo od bardziej doświadczonych fighterów od siebie. Oglądanie tego jest szalenie satysfakcjonujące, nawet jeśli jest się pacyfistą. Nic dziwnego, że w sportowej rywalizacji starcia są aranżowane na podstawie dokonań zawodników czy całych drużyn. Wyczyn sportowy, aby zasługiwać na swoje miano, musi być osiągnięty na drodze sprawiedliwej rywalizacji i wysiłku. Przeciwnik powinien stanowić jakąś formę wyzwania. Tak wynika z zasad fair play, które nawet przed wiekami, choć niespisane, uwzględniane były w etyce danego wyzwania. Z czasem sportowa rywalizacja zaczęła się instytucjonalizować, przebieg rozgrywki zaczął być dookreślany coraz bardziej precyzyjnymi regułami, zasady dobierania przeciwników na kolejnych szczeblach rywalizacji również. Gry sieciowe, te w których rywalizujemy z innymi graczami, z tradycyjnym sportem mają wiele wspólnego. Nie ma zabawy, gdy różnica umiejętności jest zbyt duża i zazwyczaj działa to w obie strony, to znaczy zarówno gracze, którzy dostają drastycznie w ciry, nie czerpią z rozgrywki pełni satysfakcji, jak i ci, po których stronie leży gigantyczna przewaga, nie odczuwają, że z kimś tak naprawdę rywalizują. Większość gier sieciowych dość skutecznie potrafi się bronić przed dojściem do takich sytuacji. Systemy matchmakingu uwzględniają zazwyczaj takie statystyki jak staż, poziom gracza czy historię poprzednich rozgrywek, by zestawić ze sobą graczy o możliwie jak najpodobniejszych kompetencjach, po to, by tytuł dawał im to, po co został zaprojektowany, czyli frajdę. Im większy wysiłek konieczny do osiągnięcia zwycięstwa, tym większa satysfakcja. To potwierdzają obecne wnioski z zakresu wiedzy psychologicznej, a zatem idąc tym tropem, im lepszy system dobierania przeciwników i kompanów, tym lepsze wrażenia z rozgrywki. Właśnie dlatego większość graczy nie patrzy zbyt przychylnym okiem na zjawisko smurfingu. Teorie na temat pochodzenia tego terminu są dość rozbieżne, jednak sporo z nich orbituje wokół kompetytywnej sceny Warcrafta 2. Ponoć legendarny gracz o ksywce Slongor, nie mogąc znaleźć równych sobie, zakładał nowe konta, by kopać tyłki znacznie słabszym od siebie graczom. Jedno z jego kont mogło nosić nazwę odnoszącą się właśnie do tego zjawiska. Inna teoria, krążąca po internecie, mówi o prosach sceny StarCraftowej, którzy przygotowując się do turniejów, ćwiczyli na oddzielnych kontach, by przyszli przeciwnicy nie dowiedzieli się o stosowanych buildach czy strategiach. Pozostając jeszcze w temacie Blizzarda, system ELO, czyli metoda kalkulacji poziomu umiejętności gracza, znana chociażby z szachów, zawitała dopiero do StarCrafta 2. Wówczas to system zaczął dobierać graczy sam, na podstawie ich punktacji w rankingu ELO i chcąc wcisnąć się pomiędzy graczy o niższych umiejętnościach, trzeba było już kombinować z zakładaniem nowego konta. Problem ze smurfingiem stał się zadrą w tyłku niemal każdej społeczności skupionej wokół danej gry online. Gracze Overwatcha wspominają, że top 500 w rankingu jest okupowane przez około 200 graczy. O ile teoria jest prawdziwa, na jednego gracza z top 500 przypada średnio 2,5 konta. Przez takie sytuacje jak te, trudno jest się przebić na upragnione pozycje w rankingu, bo wymagany poziom umiejętności jest sztucznie pompowany. Przykładowo, żeby wyjść ze złota, często trzeba umieć grać na poziomie co najmniej platyny, zwłaszcza jeśli ma się pecha i trafia się na smurfy raz za razem. W dyskusji przewijają się ksywki topowych grających, o których wiadomo, że posiadają co najmniej po kilka kont. Community zaczęło apelować wprost do Blizzarda, by coś z tą sytuacją zrobił.
odpowiedź Jeffa Kaplana nie spodobała się ogółowi graczy Overwatcha. Smurfing technicznie rzecz biorąc nie jest oszustwem, nie łamie żadnego punktu regulaminu. Gracze mają prawo zakładać nowe konta i grać na nich w dowolny sposób, o ile nie oddają rozgrywek, nie trolują czy nie grifują. Przypomnijmy, że Overwatch jest grą, którą trzeba najpierw kupić, co może być pewnym tropem, jeśli chodzi o nastawienie Blizzarda. W końcu, aby drugie czy trzecie konto założyć, trzeba za ten tytuł zapłacić ponownie. Z kolei twórcy Rocket League mają już o wiele mniej przyjazne nastawienie. Stosują zasadę zero tolerancji. Jak przeczytamy na stronie o polityce banowania, smurfing został wrzucony do tej samej szufladki co cheatowanie. Riot przyznaje otwarcie. Smurfing psuje doświadczenie graczy League of Legends i powinien zostać ukrócony. Za skuteczną metodę uznał spowolnienie procesu przechodzenia przez kolejne dywizje. Trzeba rozegrać więcej meczy, by awansować, co miałoby zachęcić graczy do pozostania na swoich głównych kontach, bo smurfing się po prostu nie opłaca. I to rozwiązanie spotkało się, zresztą całkiem słusznie, z krytyką. Co prawda może część osób się zniechęci, ale ci, którzy nadal będą tworzyć nowe konta, zepsują po prostu więcej rozgrywek. Powiedzmy zamiast 25 czy 30, 70 czy 80. Riot Games mogło rozminąć się z całym spektrum powodów, dla których ludzie w ogóle bawią się w smurfing. Takie działania mogą być skuteczne w obliczu osób, które chcą wysoką dywizję wbić najszybciej jak to tylko możliwe. Na przykład dlatego, że konto boostują, a następnie będą chcieli je sprzedać, co oczywiście jest niezgodne z regulaminem gry. Powody mogą być jeszcze inne. Skoro na szczycie nie jest zbyt tłoczno i w meczach przewijają się prawie ciągle te same ksywki, bardzo łatwo konkretnych graczy zdemaskować, zapamiętać kim grają i jak grają. To w jakimś sensie usprawiedliwia chęć tworzenia przez graczy nowych kont, po to by każde z nich wykorzystywać do innego maina. Jakoś, bo oczywiście powracając do idei stawiania czoła wyzwaniom, równie dobrze można byłoby odbić argument i stwierdzić, że skoro ktoś zasługuje na pozycję jednego z najlepszych graczy, to powinien umieć dostosować się do sytuacji, umieć spontanicznie podejmować decyzje co do wyboru bohaterów i buildów. W przypadku osób o takich motywacjach do zakładania nowych kont, faktycznie metody Riotu mogą podziałać, ale nie zapominajmy, że przecież są jeszcze osoby, które w smurfing bawią się z dość niepokojących pobudek, bo chcą wyżywać się na słabszych od siebie, bo lubią czuć znaczącą wyższość. Brak wyzwania w ogóle im nie przeszkadza, to nie wygrana o włos daje im gratyfikację, a totalna dominacja. Im zależy na tym, by na niskich dywizjach pozostawać jak najdłużej, więc Riot zrobił im przysługę. A patrząc z innej strony, może wcale nie chodzi o sam proces dochodzenia do wygranej. Może ważniejsza od samej wygranej jest świadomość zepsucia innym rozgrywki, co zahacza już o zachowania antyspołeczne, być może nawet w jakimś stopniu socjopatyczne. Takich ludzi na pewno wśród graczy znajdziemy, zupełnie tak samo jak w szkole, na ulicy czy miejscu pracy. Należy jednak pamiętać, że sposób zachowania w grach sieciowych, czy mówiąc szerzej, w internecie, nie zawsze jest dosłownym odzwierciedleniem postaw ze świata realnego. Przez fizyczny dystans uczestników rozgrywki nie trudno ich depersonalizować, a to znacząco ułatwia zachowania, które są po prostu nie fair. Prędzej będziecie oszukiwali w meczu z nieznajomymi niż z przyjaciółmi, bo w tym drugim przypadku potraficie bez większego trudu wyobrazić sobie społeczne konsekwencje, zawód czy zażenowanie waszą osobą, reakcje, które będą uwzględniane w waszej samoocenie. W meczach z losowymi ludźmi przecież nie bardzo zastanawiamy się nad tym, co kto o nas myśli. Tak jak wspominałem wcześniej, gry powinny gratyfikować, a te kompetytywne w dość sprecyzowany sposób. Muszą stanowić sprawiedliwe wyzwanie. Sęk w tym, że większość graczy bardzo szybko osiąga szczyt swoich możliwości, który zgodnie z krzywą dzwonową jest po prostu przeciętny i taki już pozostanie. Własny wynik nie urywa tyłka i jest po prostu nudny. W końcu fajnie czasami być na szczycie tabeli. Być może to także jedna z przyczyn smurfingu. A w jaki sposób patrzycie na to wy? Czy macie smurf konta? Jakie są wasze motywacje? Jak powinni podchodzić do tego twórcy? Dajcie nam znać w komentarzach, a ja już się z wami żegnam. Mówił do was FanGotten. Cześć.